Cześć! Zbliżają się moje i Grześka urodziny, chociaż pewno jak to oglądacie, to już są 2 dni po urodzinach, ale nieważne. Urodziny, więc co? Trzeba zrobić tort. Tym razem będziemy robić tort karpatkowy, bo mój Grzesiek uwielbia karpatkę, a oto składniki na karpatkę. Pierwsza część to ciasto. Do ciasta potrzebujemy wodę, 1 szklanka, masło, 1/3 kostki, mąka, 1 szklanka, 4 jajka i to tyle. A do kremu potrzebujemy 0,5 litra mleka, 2-3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżka cukru waniliowego, 0,5 szklanki cukru zwykłego, do tego jeszcze 2 łyżki mąki pszennej i 200 gram masła. Ruszamy z robotą, bo mamy bardzo mało czasu. Do garnka wlewamy wodę i wkrajamy masło. Mogę właściwie widzieć, co moje jest bardzo już miękkie, jak widzicie. Dobra, będzie ładnie się rozpuszczać. I to ląduje na gazie. Całość będziemy mieszać do momentu, aż się nam tutaj ładnie ten tłuszcz rozpuści. Masło jest już rozpuszczone. Czas na dodanie mąki. I mieszamy do uzyskania takiej jednolitej, pięknej masy. Gotowe ciasto odkładamy do wystudzenia. Ciasto się chłodzi, więc czas na krem. Wlewamy najpierw 0,5 litra mleka. Będziemy to podgrzewać na niewielkim ogniu i dodajemy w międzyczasie 2 łyżki mąki pszennej. O! Dobra, trochę za wysoko. 2 ziemniaczanej, 1 łyżka cukru waniliowego. Możecie dać tutaj też aromat waniliowy i 0,5 szklanki cukru. Mieszamy dosyć tak intensywnie, żeby nie było żadnych grudek. Można również podzielić to mleko na 2 części i 1 część zagotować, drugą część dodać, do drugiej dodać te suche składniki i dopiero je po przemieszaniu je dolać do tego mleka gotującego się. I ja zrobiłam dzisiaj, wsypując wszystko, jak widzieliście, od razu do jednego garnka. W niektórych przepisach widziałam, że dodają do zabarwienia szczyptę kurkumy. Natomiast powiem wam, że jak ja dodawałam kilkukrotnie już nawet na tym kanale kurkumę do różnych deserów, to jednak ta kurkuma jest dla mnie tak wyczuwalna, że ja dzisiaj sobie tą kurkumę odpuszczę. Będzie mniej żółty krem, chociaż i tak trochę jeszcze masło nam ten krem by tutaj zabarwi. No i teraz czekamy, aż się nam pojawią wreszcie grudki. No jeszcze tych grudek, jak widzicie, jeszcze nie ma, więc dalej mieszam. No już jakieś pierwsze grudki mi się pojawiły, więc teraz już trzeba dosyć intensywnie mieszać. No zobaczcie, jak już piękny się zrobił, gęsty. Mieszamy dalej. Krem już prawie jest gotowy, bo teraz przykryję folią i wystawię akurat na dwór, tak do ostygnięcia. I idziemy zobaczyć, co z naszym ciastem. Ciasto już wystygło, więc czas na dodanie jajek. W międzyczasie już rozgrzewam piekarnik na 200 stopni. Jeśli ktoś ma z termoobiegiem, to może się pobawić i pierwsze 10 minut dać z termoobiegiem, później tylko po prostu góra-dół. Ja od samego początku ustawiam góra-dół, bo coś ten termoobieg nie chce ze mną współpracować. W międzyczasie jeszcze też dziewczyny się uparły, że muszą mi w czymś pomóc, więc one właśnie moją blaszkę smarują masłem. To co robimy z ciastem? Do ciasta będziemy wrzucać jajka, ale po kolei. Nie wszystkie naraz 4, tylko po jednym miksujemy, wkładamy kolejne. No i następne jajko. No
No i z pomocą małych rączek udało nam się piękną masę zrobić, taką kremową. I jest ona już gotowa do tego, żeby ją wyłożyć na brytwankę. Mam tu dzisiaj taką nietypową brytwankę w kształcie serduszka, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o karpatkę. Już tu mi Róża wysmarowała to masłem i teraz wsypiemy troszeczkę mąki. Może też być kasza manna, może być bułka tarta, możemy też wyłożyć papierem do pieczenia. Nadwyżkę mąki wytrzepałam i teraz będę wykładać ciasto. Wykładanie tego ciasta nie jest prostą sprawą. Bo to ciasto, jak widzicie, się tak trochę jest takie ciągnące. I dosyć ciężko jest je rozsmarować. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Zostało jeszcze, Róża, dużo tego ciasta. I my chyba będziemy robić kilka takich, zrobimy tych blatów. W Karpatce wszyscy oczekują, że będą oczywiście te góry i doły. I teraz co zrobić, żeby były takie góry i doły? Moja pierwsza porada to taka, żeby nierówno rozsmarowywać ciasto. Wtedy na pewno jest większa szansa, że te górki się pojawią i że ono nie będzie takie na jednej płaszczyźnie. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to piekarnika wstawić blaszkę z wodą. W trakcie naszego pieczenia to też zwiększy szanse na właśnie te góry. Ja dzisiaj strasznie jakoś nie będę się starała, żeby te góry się pojawiły z dwóch powodów. Po pierwsze, Grzesiek średnio lubi te góry. Nie wiem dlaczego, ale jakoś woli ciasto, jak ono jest takie jednolite. A druga sprawa to taka, że w tej formie podejrzewam, że te górki wcale mogą nie być dobrym rozwiązaniem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Wkładamy ciasto do piekarnika i widzimy się za 20-30 minut. Pierwsze ciasto już wyjęte. Nie wiem, czy to będzie słychać. Słyszycie? Jest mega twarde, jest chrupiące. Dodatkowo ci jak też łatwo takie ciasto się wyciąga. Zobaczcie, cały ten mi wyszedł idealnie. Teraz przekładamy na drugą stronę, żeby to nam wyschło, bo tutaj nie jest już takie chrupiące jak z tamtej strony, ale też jak widzicie, o, jest dobre, więc czas na kolejne blaty. Nie wiem, prawdopodobnie u mnie jeszcze będą dwa. Czas na wykończenie naszego kremu. Mam tu już pokrojone masło, żeby było po prostu idealnie mięciutkie. Mam miskę. Przekładam masło do miski i będziemy je miksować. Tutaj Jaśmina mówi, że to ona będzie miksować. No to zaczynamy. I teraz pomału będziemy dokładać budyń. To tu najwyżej Jaśminka będzie dokładać budyń, ja będę miksować. Krem już jest gotowy. Tylko mam piękną konsystencję, już taką stabilną. Taki krem będzie bardzo dobry również do typowych tortów biszkoptowych. Można też go wykorzystać do babeczek, do różnych rurek z kremem. Czas połączyć wszystko w całość. Mam trzy takie blaty. Niestety, jak widzicie, strasznie się te góry zrobiły w rantach. Ten jest taki najbardziej płaski. Ja się starałam, żeby on był właśnie taki dosyć płaski. I teraz nakładam krem. Jeszcze mam takie dwa. Ale chyba ten mi się wydaje, że jest taki ładniejszy na wierzch, bo ten tutaj z boku jest jakiś taki
podkruszony, więc ja go też tak do góry nogami wsadzę. O! I tu też wsadzę do środka ten krem. Długo się zastanawiałam, czy obkładać tutaj boki kremem, czy zostawić w takiej postaci, ale jednak, wiecie co, nie mam trochę czasu i po prostu nie mam, dziękuję, dziecko mi przyniosło picie, znaczy szklankę oczywiście po piciu, do zmywania, że nie mam czym obłożyć tego tortu jeszcze jakąś dekoracją, bo niestety wszystko tak na szybko. Natomiast gdyby był sezon na przykład na truskawki, to wam powiem, że z truskawkami na wierzchu byłby też pyszny. No i tak prezentuje się mój tort w całości. Oczywiście pozostaje nam tylko jeszcze posypać cukrem pudrem. A oto mój efekt końcowy. Tak prezentuje się mój tort. Ja wam serdecznie polecam robienie domowej karpatki, bo jest to taki pewniak. Mogę wam zagwarantować, że zjedzenie takiej karpatki zajmie naprawdę niewiele czasu. Ja przepraszam, nie jestem w stanie wam tego pokroić, no bo wiadomo, że tort będzie dopiero wręczany później, razem ze świeczkami, prezentem, ale mam nadzieję, że takie rozwiązanie, taki zamiennik tortu wam się również podoba. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Piszcie w komentarzach, czy taka wersja wam się podoba, czy może lepsze byłoby z obłożeniem kremem i z jakąś dekoracją tutaj na wierzchu. Może w przyszłości też taki na kanale zrobię. Dzięki jeszcze raz wielkie i buziaki, pa pa!